Cześć. Wczoraj wyjechaliśmy do Maroka. Zatrzymaliśmy się gdzieś przy granicy. Wyjechaliśmy, wybieraliśmy się jak sojki za Boże. Mam komentatora, nie? Nie tylko, że... O nie, nie proszę! No, to jest nasze łóżeczko przy granicy z Polską. Dzisiaj jedziemy dalej. Na razie pogoda paskudna. I na zewnątrz, i leje, i zimno. Ale mamy nadzieję, że w Maroku będzie lepiej. Hej. To się teraz wszystko. Nie filmujmy, co jest na robieniu. Nasze królestwo, nasza sypialnia. Miodowa sypialnia. Sypialnia miodowa. To co, ruszamy? Ruszamy dalej. Sobota, godzina 9.18, 414 przejechanych, 1523 km do Mańka. Kurde, jest Republik Deutschland, über 8. Vor. Soldaten patrouillieren durch die Straßen und an wichtigen Straßen wurden Kontrollposten aufgebaut. Berichten zufolge soll der Iran mehrere Eliteeinheiten. Co chciałeś powiedzieć? Tak. Czy wyglądam jak milion dolarów w tym kapeluszu? Jak 2 miliony dolarów. Jedziemy do Maroko. Właśnie będziemy Francję przekraczać niedługo. Zaraz nam każą spłacić za autostradę. Po tym się dowiemy, że wjechaliśmy do Francji. France. France. Jest France. Jakieś marne do France. Vive la France. Viva la France. Vive la France. Teraz kochani po francusku. Je t'aime. Je t'aime. Bonjour. Je ne parle de français. Oui, 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 oui. Parlez-vous français? Oui, oui. Je ne parle pas français. Je ne parle. Je ne parle pas français. Oh, 530 de Paris, j'ai un peu plus bien, mais ça. Dzisiaj prowadzi Ania. Dzisiaj prowadzę ja. Madame, tak jak Madame. Pani Blak pisze, Madame. Madame. A ze mnie jeszcze łyski nie wyparowały. Jak też cudnie wygląda te skały. To na pewno Bastylia. Tak się jedzie we Francji, 3 pasy i wszyscy jadą prawym pasem. No bo tutaj, wiesz, musiała być. Przyjechaliśmy nad Morze Śródziemne. Akurat się pogoda zepsuła. Montpellier. Nie mogę sobie poradzić. Pokaż muszelki, które zebrałaś. Nie no, muszelki to ja mam pełno kieszeń muszelek.
Dzisiaj ocowaliśmy u Mańka. Mańek to jest mój przyjaciel z Francji. Tak naprawdę ma na imię Emmanuel, w skrócie Mani, a my go nazywamy Mańek. Także dzisiaj mieliśmy ludzkie warunki. Ale basen nam zamknął, żebyśmy się nie potopili. Do Maroka też zrobimy, też ucieszą się na nasz przyjazd. Tak, pewnie nie wierzycie, ale jesteśmy na południu Francji. A to jest nasz pokoik. Ostatnie oznaki cywilizacji. Przez najbliższy... Jeszcze Hiszpania. Ale... Ostatnie warunki cywilizacji. A to będziemy w aucie spali, to nie będzie cywilizacji. Tak, to jest cywilizacja. To będzie jedyna, którą weźmiemy ze sobą, to jest nasze auto. Here's Manu. Say hello. Hi, good morning. And our civilized breakfast. That's for sure. You will see after eating. Okay. If it's civilized or not. So you put sugar in the coffee, like cappuccino? No? Chocolate. Chocolate, yes, in the coffee. Yes. It's like when... coffee mocha. Yeah, there is still a beer if you want to add it. No, thank you. Yeah. I'm driving today. Mm. Yes, it's the nice weather to drive. Yeah. I think hardly. Well, if it's not raining, because if it's raining, it's not good, but if it's chilly, it's absolutely fine. So, how you slept okay? From night or the bird was doing noise, no? No, it was totally silence. Even if it was noisy, when I fall asleep, nothing bothers me. The wind, no, because I found everything on the floor. Spania! Jesteśmy w Hiszpanii. 120 autostrady, 50 miast. Hiszpania! Słoneczna Hiszpania! Słoneczna. Też przywieźliśmy deszcz. Jedzonko się robi. Głodny brzuszek czeka. Jestem tak głodna, że jem sam chleb. Buenos apetitos. Zobaczymy głos. Tym, bo nam szybko.
masakra po prostu. To jest malutka kulka. Co za debil, patrz. Pas. Jak on to sobie stanął? Zablokował pas. Zaraz tu jakaś ciężarówka wypali. Ale grad już przechodzi, wiesz? Zaczyna deszcz padać. Myślę, że nie mamy. Ale oni to są co, samobójcy? Teraz się będzie robił korek, albo jakiś wypadek będzie. Więc zaczynają z tyłu hamować. Lewy pas jest zablokowany. Krajobraz się zmienia, padł nam telefon, gaz załatwiliśmy, lodówka nie działa. Jedziemy dalej. Tam daleko na wzgórzach to są gaje oliwne, mamy jeszcze 315 km do promu. Z przygodami, ale pozytywnie. Pozytywnie zakończone. Idziemy kupować marokański numer. Ole! Trzeba oliwne, gaje oliwne! Góry. Dawaj Jeszoku pod górkę. Nie zwalniamy. Tu się wszędzie czeka, wszędzie. Hiszpanie mają czas i siesta trwa całą dobę. Gruby, idź do domu. To jest obsługa hiszpańska. Chłopie, skończyłeś robotę, siesta, piwko i daje, zmykasz. Czekamy na gwiazd. Nie do wiary, bo on idzie w zatokę. Dosi to na centymetry jest. Nie, ja się odepnę, bo ja będę się miała ratować. Powoli, widzisz?
Co mówiłaś, kochanie? Że jesteśmy sami na Tytaniku. Sami na Tytaniku. Ty, Grecy nas wywiozą, tak? No, pod kreską banderą pływamy. Spływamy. Jeszcze w Unii Europejskiej. Ale już niedługo. Wczoraj padł nam telefon. Nie mógł się zalogować do żadnej sieci. Dzisiaj rano mieliśmy problem, szukaliśmy pół dnia, żeby przyczyny. Okazało się, że karta SIM jest walnięta. Przetarliśmy ją 2 godziny temu spirytusem. Nie działało nic. Jesteśmy na próbie, nagle się włączyła sieć. Mamy telefon. To nie jest nic nagle. To jest nie jest nic nagle, to jest cud, bo ja się dzisiaj bardzo modliłam, żeby was do świątyni nie zostawił. Pozdrawiamy. Maroko. Back to passport. Polonia. Je ne parle pas français. Savitsky. Maciek. Maciej Savitsky. Ok. Thank you. Dobra. To się nagrywa, więc wam powiem. Sprawdzili, wbili nam pieczątki. Paszporty. Celnik wystawił dokumenty, pomógł, bo oczywiście po francusku rent to dom. Wszystko zrobili, ale nikt nie sprawdził, czy mam prawo jazdy w ogóle. Nikt! Chyba ich to nie interesuje. O, oh, hello. O, oh, what is this? No, no. It's free. It's free? What is this? Aqua. From mobile provider. Telefon? Telefon? Si. Ok. Hay una card free también. Karty za darmo dają? What? Dobra, to bierz tą kartę za darmo, może się nam przyda. English. Welcome, yeah. How are you doing? Very good. You speak English? Yeah. Oh my God. Very good. So this is SIM card from Inui. It's free. Okay. And we have for internet and call national and international. We have 100 dirhams, 3 hours national and international, 1 month. And 500 is SMS, 500 mega internet and WhatsApp, Facebook, it's gratis. It's free. Okay. وحيد هي تعليمات وحيد اعطت الاكل لحدود الدقيقه 41 بواحد صفر. Wulkanizator idzie przed nami. Dostawał pan. Co 30 km jest taki znak, że jest kontrola radarowa na odcinku kolejnych 30 km. Gulej musel ham, czy cokolwiek to się wymawia, jakkolwiek. Aha.
تقدرش ياكل. Zawróć mi. No chcę ci ocean pokazać. Kochanie, Atlantyk. Nie zmożesz się. Dobra, Atlantyk, Atlantykiem, ale... Dobra, teraz skręcę. Kochanie, wiesz, że to trzeba zwiedzić miejsce. Czyli pół dnia podróży. Było warto? Tak, a teraz się odwrócimy tyłem i pokażemy, co jest za nami. Pierwsza noc. Pod palmami w Maroku. Nic nie widać, ale może świerszcze słychać. Otworzysz ten namiot? Idziemy spać. Przynajmniej ja.